jak wyglądają. Bang. RL EXCHANGE. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Elo, witam was w kolejnym odcinku EDEK vs Widzowie. Dzisiaj jest z nami Kaczor. Siema, witam wszystkich, z tej strony Kaczor. No, Kaczor, słynny użytkownik naszego Discorda, do którego przy okazji zapraszam. Teraz trzeba tam pouczam na tym Discordzie. Nauczyciel Discordowy. Generalnie strasznie ciężko się teraz odpala private mecze, ale udało się znaleźć, chyba. No dobra, udało się, już jesteś. Tak, tak. No i co? Tutaj na start powiem, że Kaczor przechytrzył system i zamiast zgłaszać się jako pierwszy, kupił kwalifikacje na ten, rezerwację, czy jak to się tam nazywa na Discordzie. Tak, tak, tak. Dlatego nie było z zaskoczenia, pewnie jest odcinek, bo nie było poszukiwania. I no i co? Tutaj trzeba przejść do pytań do Kaczora standardowych. Także jak długo grasz, jakie masz rangi? Ajajaj. W Rocketa gram już chyba od 2017 roku. No. Rangi no to na solo platyna 1 dywizja 4, na duo platyna 1 dywizja 2, a na trójeczkach marny goldzik 1. Marny goldzik, ale teraz mam wrażenie, że po nowym sezonie jakoś ludzie mają lepsze rangi na jedynkach niż zwykle mieli. Chyba też tak myślę, obniżyli, że... przynajmniej na tym, przynajmniej na Grand Champion jest niżej MMR-owo to wygląda. Tego ci nie powiem, bo ja Grand Championa jeszcze nigdy nie miałem i na razie się na to nie zapowiada, ale no jest taka możliwość, że tak powiem. No, w sensie no generalnie są pozmieniane przez to, że nowe rangi zostały dodane, to na niektórych trybach jest trudniej teraz, a na niektórych prościej. Dobra, to zadam ulubione pytanie wszystkich, zadam trochę wcześniej. Co tam jadłeś na obiad? Na obiad wcinałem dzisiaj jajko sadzone z ziemniakami i z kalafiorem. Jajko sadzone z ziemniakami, ale jeszcze z myślanką czy bez? Bo ja to zawsze z myślanką jadłem. Tak, z kefirem. No proszę bardzo. W szklaneczce kefirek i... Ja myślałem, że to tak przypadkowo kiedyś moi rodzice robili, a to jednak się okazuje, że faktycznie jest jakieś danie. No, ciekawe, czy to można gdzieś zjeść, na przykład w knajpie. Na pewno gdzieś można. Nie wiem. No, pewnie w jakiejś takiej... No, rodzinnej jedzonku gdzieś. Tak, w jakiejś takiej polskiej może być. A, generalnie, nie wiem czy widzicie, ale zmieniłem sobie ustawienia kamery przed chwilą, żeby, bo tamte mi jakoś się znudziły. To może pokażę za chwilę, jak wyglądają. Bang. Aj. Dobra, to a propos pokazywania kamery, to tak wygląda, bo wiem, że często się o nie pytacie. Kolejne pytanie do Kaczora, w co tam grasz poza Rocketem, jeżeli w coś grasz poza najlepszą grą? Poza Rocketem czasami tam, ale bardzo dawno gram sobie w ETS-a, w Eurotracka Simulator 2. Streamerska gra. Też czasami. O Forza, tak. No nie, w sensie no niby na PC można, ale... Zawsze o tym zapominam. No, bo ja kiedyś grałem po prostu na PS4 i żałowałem, że właśnie Forzy nie mam. No ja właśnie gram sobie na Xboxie w tą Forzę i na laptopie sobie próbowałem pobrać, ale totalnie mi laptop nie wyrobił ustawień graficznych i niestety na laptopie nie mam jak grać w tą Forzę. To, że gram na laptopie, to myślę, że podobnie by było. Niestety Forza ma straszne wymagania graficzne. Jedynie tylko chyba konsole wyrobią, że tak powiem. Albo nowsze PC nie spadają. Albo nowsze PC, dokładnie. Nie, no generalnie stacjonarny pewnie. W większości przypadków, no chyba, że ktoś ma ziemniaka. A może chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrowię pana Hubixa, z którym wbiliśmy diamenta. Tak, tak. Pozdrowię też pana Cichego. Na czym wbiliście diamenta? Na duo. On wbił diamenta, ja sobie tam... Wróciłem do platynki, bo... Aha, to razem jak graliście? Tak, tak, to tak. Mówiliśmy mu diamenta i pozdrowię też Pro Gracjana, też taki no, kolega od moich początków Discorda. No. Właśnie jako pierwszego można powiedzieć z nim zagrałem i do tego momentu się trzymamy. No widzicie, Discord wiąże czy coś takiego. A właśnie, ej, jak to oglądamy, to prawdopodobnie już jest 2000 osób na Discordzie, także fajnie. Jest taka możliwość, strasznie dużo też wbiło i słów. I jak to nagrywam, to chyba akurat dzisiaj jak to nagrywamy, to powinno wbić, nawet możliwe, że w tej chwili jest 2000, bo nie zobaczyłem. Muszę muszę sobie zapamiętać, żeby ewentualnie posta jakiegoś wstawić na ten temat, jak skończymy nagrywać, bo coś czuję, że już może być 2000. Się to rozrosło. No, potężna Wiesz co zagramy w drugim meczu? Powiem ci szczerze, że jeszcze nad tym nie myślałem. I improwizacja, byleby nie było kwadratowej piłki. Nie, 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 to tak mnie nie ciągnie, ale... Tą sześcianę, żebyście nie zjedli mnie. Nie, w sumie no każdy wie, że to kwadrat. Tak, dokładnie. Mi już coś przychodzi do głowy, że tak powiem. Pum, demo. Tego się nie spodziewałem, to było demo z zaskoczenia. O kurde, ale dostałem wylewu w tym momencie. Ja zrobiłem zupełnie co innego niż chciałem, ale przynajmniej wpadło. A jaki jest twój ulubiony game mode w Rockecie tak w ogóle? No to też w sumie fajne pytanie. Chyba ciekawe. Duo. Duo? Każdy na razie, tak. Kogo pytam na odcinku, odpowiada, że duo. Ostatnio było jeszcze niedawno trio, znaczy jest standardzik, ale jakoś nie przekonuje mnie teraz. Po tym, co mi Rocket zrobił, że tak powiem. Rockecik zresetował rangę. Ale dużo przegrałeś na placementach? W sensie tych takich przed zdobyciem rangi? Czy jak to było? No, przegrałem może 3 mecze chyba. Aha, i ci dało niższą rangę, to nieźle. Tak, dobra, to ja ci daję lidera i decyduj. Dobra. Okej, generalnie gramy teraz w bardzo ciekawy tryb. Ja jeszcze nie wiem, o co chodzi. Kaczor generalnie ustawił jakąś urodzinową piłkę, co nie wiemy, co oznacza. Jest jakaś duża, albo to jest to średni rozmiar. O nie! Nie zauważyłem tego! Najgorzej. Je, jeszcze ramblu! Ile to jest ustawień, których nie zauważyłem? O Jezus, ta piłka jest tak ciężka. Ta piłka jest ciężka? Czekajcie, bo muszę przeczytać zaraz jakieś tam ustawienia. No nie! Bo... A jest ball is high, heavy, ball max speed. Ej, fajne, w sumie ciekawe. Co robisz? Kurczę. Dzięki. O, nic. O nie, jak się ciężko kopie. Ej, kurde, to piłka nie chce latać. O. O nie, wiem, kolce zauważył. Ajajaj, mój błąd. Ej, jaka ta piłka jest ciężka. No, strasznie ciężka, nie dałem się... O kurde. Kolc. O nie, zapomniałem znowu o tym. Najgorzej. Łe. Okej, dobra, Kaczor. Tego. Ciekawe, co robi ta piłka Anniversary. Ona skręca? Czy nie? Nie, chyba nie. Nie wiem w sumie. To curveball jest chyba to skręcające. To jest jakaś zupełnie inna. Nie mam pojęcia, co ona może robić. O nie, ledwo ją przestrzałem. Dobra, przynajmniej teraz ja zapamiętałem. Okej. Dobra, taktycznie. Ajajaj, taktyczne demo. No nie no, i ta piłka jest zbyt ciężka. No nie, kopnąłem ją na tym takim mocniejszym kopnięciu, z tą żółtą umiejętnością nic się nie stało. Dobra, jedź. Co? Ale wyczekał. Nie wierzę w tą piłkę. Wpadli tu! No nie! Ta piłka jest zbyt ciężka, jej się nie dokopać. Nie wierzę. Taktyczny bumpik. A, jeszcze pamiętam, co miałem powiedzieć. Miałem powiedzieć, że jeżeli ktoś chce wystąpić w takim odcinku, to zapraszam na Discorda. Można albo tak, jak to zrobił Kaczor, kupić gwarancję czy tam rezerwację w sklepiku, ale taką bardziej normalną metodą jest po prostu co jakiś czas na kanale chyba Pogaduchy. Tak, dokładnie, na Pogaduchach. Piszę, czy oznaczam rangę EDEK versus Widzowie i pierwsza osoba, co się zgłosi, bierze udział. Nie no, tej piłki się nie da kopać, jaką jest ciężka. Ała! Oj, przepraszam najmocniej. Dominus jest na tą piłkę za chudy, że tak powiem. Poczekaj. Jak to mocno poleciało! Spodziewałem się. A ona ma niby ball max speed jest bardzo wysoki, to dlaczego on tak wolno lata? Okej, strzelamy bramkę. O nie, znowu o tym zapomniałem! Jak to możliwe? Okay. A, dobra, obroniłem. Nie wierzę, że nawet to żółty jest bezużyteczny, przecież to w ogóle emocji nie kopia. Ja się ostatnio właśnie coś uczyłem pinczy zrobić. Dobra, moja szansa. O ty! O nie! To się nie spodziewałem, że będziesz to miał też. To było totalnie niespodziewane. Coś tam tych pinczy od ściany uczyłem, coś tam wychodzi czasami, ale bardzo rzadko. Nie wierzę, dlaczego ciągle mamy to razem. O nie! Nie da się jej kopać! Nie no, ta piłka jest zbyt ciężka. Ule! Wyciągnąłeś! O nie, tego się nie spodziewałem i to tak totalnie. A! Ej, w sumie ciekawa jest ta piłka. Nie! To być nie zapomniałem, że w ogóle coś takiego możesz mieć. Co tu się stanie? O kurde. O nie! Nie wierzę w tą piłkę. Szybko! Co to było za zakończenie? Jeszcze nawet od razu to zrobiłeś tak późno w zerowej sekundzie, to jakbyś nie użył końców, to by nie było bramki. No kurde, ale to zepsułem. To niezłe zakończenie. Okej. Okay. O nie, zapomniałem, że ciebie nie ma w party, to cię dodam szybko. No dobra, widzimy już z powrotem Kaczora. Ja tutaj chciałabym podziękować tobie za wystąpienie w odcinku. Ja również dziękuję za możliwość, że mi się udało uzbierać tą walutę i udało mi się kupić, na szczęście. Czekałem na tą chwilę, powiem, że długo. No, ale wracając, to zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji, łapki i to by było chyba tyle. Elo, elo.